1 września w 79. rocznicę wybuchu II wojny światowej starosta oświęcimski Zbigniew Starzec wziął również udział w obchodach rocznicowych w Libiążu. Szwadron Kawalerii Ochotniczej imienia rotmistrza Witolda Pileckiego w podziękowaniu za współpracę i wsparcie przyznał staroście oświęcimskiemu pamiątkowe wyróżnienie. Tak naprawdę, żebyśmy mogli funkcjonować, to potrzebujemy współpracy z organizacjami, z urzędami. Tak samo dzisiaj różne organizacje prywatne, czy urzędy, czy osoby oficjalne zostały nagrodzone za współpracę, za wsparcie, za pomoc przy organizacji. Często to są kwestie z dokumentami, często jest to wsparcie w różnych urzędach czy w instytucjach, czy też pokierowanie nas, gdzie właściwie można dane pisma skierować. My staramy się znać na tym, co robimy, czyli na wyszkoleniu kawaleryjskim, na pokazywaniu historii. Inni muszą nam pokazać, jak odnaleźć się w urzędach. Cenna pamiątka, zwłaszcza, że rotmistrz Pilecki bardzo, bardzo wpisuje się w okres II wojny światowej, okres ziemi oświęcimskiej. Więzień do Auschwitz, postać wybitna, nazywają go niektórzy współczesnym Jamesem Bondem. Także bardzo się cieszę, nasza uczelnia, jedyna Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu nosi imię tego wybitnego Polaka, wybitnego żołnierza, także można powiedzieć, że wiąże się to tematycznie, historycznie ta moja wizyta w gościnnym Libiążu. Mały patriotyzm, lokalny patriotyzm, czyli wszędzie, gdzie możemy, staramy się kultywować tradycję kawalerii ochotniczej. Kawalerii ochotniczej, bo chcemy być kontynuacją kawalerii, której już nie ma. Chcemy pokazać historię, chcemy pokazać pamięć o tych, co zginęli, o tych, co walczyli za wolną Polskę, za niepodległość, tym bardziej w rocznicę stulecia odzyskania niepodległości.